Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego maratonu ze Snapcrafta. Jest dobry snapshot? No to i będzie maraton! Odcinki wcześniej publikowane są dla wspierających, więc wszyscy, którzy wspierają ten kanał, mogą dużo szybciej oglądać materiały właśnie z tego maratonu, a mam nadzieję, że tych odcinków powstanie sporo. Jutro powstanie na pewno też kolejny, więc miło by było, jakbyście go jutro też obejrzeli. No nic, to tyle słowem wstępu, zapraszam do oglądania! Prosta, wszak wspaniała nowina. Dużo mamy tutaj bloków pszenicy. Wiem, macie już tego dosyć, ja troszkę też, ale chcę na tym świecie zdobyć dwie podwójne skrzynie tego bloku. Stack i 4 sztuki. Nie jest to może jakaś niebotyczna ilość, ale całkiem przyjemny. Wow, a jaki to jest przyjemny widoczek. Zobaczcie, jak się tutaj wygenerował blok. Może nawet nie blok, tylko po prostu suchy krzaczek. Ach, ta Java jest okropna, tylko Bedrock Edition. A dzisiaj, moi drodzy, wybierzemy się na biom chińskich bajek, czyli biom kwitnącej wiśni. Od razu wam powiem, że ja już byłem na tym biomie. Powiem więcej. Ja już sporo rzeczy z tego biomu zdobyłem. Byłem na przykład pełno tych kwiatków, a także sporo drewienka i troszkę sadzonek. Więc dlaczego chciałbym jeszcze na tym materiale, moi drodzy, się tam udać? Zależy mi na tym, żeby na odcinkach były wszystkie rzeczy związane właśnie z nowymi rzeczami, chociaż nie zawsze to się udaje, żeby to było po raz pierwszy. Archeologia w poprzednim odcinku faktycznie była po raz pierwszy odkryta i ogarnięta na tym świecie właśnie na odcinku. Ale niestety albo istety, chociaż na szczęście w tym przypadku, moi drodzy, to ma plus, to akurat biom wiśniowy, czyli biom hehe chińskich bajek, do tego też później przejdziemy, został odkryty na live'ie. Dlaczego na plus? Ponieważ ten biom się nie generuje. A ja mam drzewo, kwiatki i sadzonki. Cheater, na pewno! No, nie do końca. Faktycznie biom nie generuje się na istniejących już światach, więc jeżeli macie jakiś świat na snapshotach albo stworzony jeszcze wcześniej, a gracie tutaj na nim, no to macie problem. I tu już nie mówię o sytuacji, kiedy ktoś nie wie, że trzeba mieć włączony tak zwany datapack, czyli funkcje eksperymentalne 1.20. Nawet jakie macie, tak jak ja tutaj, to archeologia działa, ale biom wiśniowy nie. Dlaczego? Istnieje pewna zmiana w najnowszym snapshocie. Delikatnie trzeba było zmodyfikować pliki świata, żeby podmienić generator. Devu jest mistrzem. Podpowiedział na live'ie, jak to zrobić. Nie tylko ja z tego skorzystałem, bo i wielu widzów, więc wielkie dzięki Devu. I powiem tak, Devu na pewno nie ma w planach nagrywać tego poradnika. Jeżeli do przyszłego tygodnia, w przyszłym snapshocie, zostanie to naprawione na starych światach i nie będą się generowały dalej te biomy, to ja w jakimś najbliższym wówczas odcinku ze Snapcrafta wam pokażę krok po kroku, jak to podmienić. Na razie poczekajmy, a ja wam pokażę, że na tym istniejącym świecie pojawił mi się biom wiśniowy. I to nie jeden. W ogóle jaki tutaj dziwny ten mikrobiom jest taki... No dalej, nie mogę się przekonać do tych mikrobiomów. Jakoś nie jestem w stanie ich zaakceptować, no ale to są, no to trudno. Zagryzę zęby, przymknę oczy i udaję, że ich nie widzę. Ohoho, ale syf. No nic, lecimy, moi drodzy, szukać biomu. O, moi drodzy, to mi się przyda wkrótce. Pamiętacie, archeologia. Zapiszę sobie tutaj koordynaty. Ale do tego wrócimy, jak już mówiłem, wkrótce. Teraz, moi drodzy, chciałbym, żebyście zobaczyli moją reakcję. Zdecydowanie za głośną, jak to u mnie niestety często bywa, i zdecydowanie zbyt przesadzoną, chociaż podczas tego live'a nie odczuwałem tego, dopiero widząc zapisy live'ów widzę, jak bardzo żenujące są moje reakcje, za co pięknie was przepraszam. Więc od razu polecam wam lekko ściszyć odcinek, czy to na słuchawkach, czy to na głośnikach, czy to na telefonie, no bo faktycznie troszeczkę za mocno tam japę darłem, ale sam odcinek w sobie też lekko na odcinku tutaj to przyciszę. Niemniej wyregulujcie sobie to, albo będziecie przygotowani na Tijimiego tronącego mordę. O, fajnie, tutaj też mamy trimy, to oczywiście sobie zabiorę, więc ja lecę szukać tego biomu, a wy zobaczcie, moi drodzy, pierwszą moją reakcję i jak to wyglądało, kiedy to znalazłem. Czy znam Tobiasza? Nie, nigdy go nie oglądałem, nie znam go osobiście. Więc... Mamy! Będzie, moi drodzy! Będzie! Będzie tutaj, uwaga, challenge! Dzięki Devu! Uwaga! Oh yeah! Devu, normalnie bym ci czułko wycałował.
Dzięki za to. A ile tutaj tych dobroci? Oh yeah. Oh yeah. Ha ha. Dobrze, że zjadłem słuchawki i słyszę tylko uuuu. To dobrze, że ściągnąłeś to słuchawki, bychu. Dobrze, że to ściągnąłeś. A tutaj jeszcze w ogóle mam skarb. O, proszę bardzo. Ładnie udało mi się go odkryć. I co ciekawe, żelazo mi się przyda, bo nie mam go zbyt dużo przy sobie, ale to nie w dzisiejszym odcinku. A tu jakaś liczna ruinka się trafiła. Powiem szczerze, że ruiny pojawiające się w dżungli są moim ulubionym typem. Już myślałem, że koksik. Tej mini struktury. Jakoś tak pięknie wygląda, obtoczona tymi liśćmi. Liściami. Nie, liśćmi. A co tutaj mamy? Jaki dziurawy teren, jaka giga jest. Ja pierdzielę, co to jest? Jeszcze melitra mi zdechła. Ja pierdzielę, ej serio, odkąd gram w Minecrafta 1.18, w sensie odkąd jest nowy generator, czegoś aż tak szalonego, to jeszcze nie było mi dane zobaczyć. Dobra, jeszcze z elytra, więc szybko sobie ją podmieniamy. Fajnie, nowy feature z 1.20, czyli podmienianie właśnie chociażby klaty i elytry prawym przyciskiem myszy. Wiem, nawet roku to było wcześniej. Tu może być sporo diaksów. No to, DJ mi fajnie, szukasz tego biomu, fajnie. Spoko, spoko, znajdę. Podobam wam koordynaty, ale myślę, że nie ma sensu, bo to jest 65-tysięczna kratka na tym seedzie. Tak, jestem daleko, ale co. Chciałbym, żeby ten save kiedyś ważył 100 giga. Jestem w 1/3 tego wyzwania. No dobra, nie mogę się powstrzymać. Tu widzę diaksy, tam jeszcze też gdzieś były diaksy. Zbiorę, zbiorę, przydadzą się do dorobienia trimów. O, tu jeszcze jest i to chyba byłoby na tyle z tej jaskini. 15 sztuk, zawsze, zawsze coś tam będzie. Ale to otwarcie tutaj tego wszystkiego jest naprawdę... Wow, robi robotę. Ale nie dawaj się tutaj na takie koordynaty na tym seedzie, bo to nie warto. Świetne to jest, ale za daleko. No dobra, tereny są takie w miarę, jeżeli chodzi o możliwość pojawienia się tutaj biomu wiśniowego, bo właśnie zamiast tego chyba czasem ten może się pojawić, aczkolwiek tu jeszcze nigdzie różowe liście nie rzucają mi się w oczy. Ale w ogóle jak to brzmi? Różowe liście w Minecraft. W końcu, po tylu latach doczekaliśmy się drewna wiśniowego. No jest to jedna z większych i przyjemniejszych niewątpliwie niespodzianek tej wersji Minecrafta, ale wobec 1.20 mam spore, że tak powiem, no tak, ale o tym porozmawiamy sobie w innym materiale na ten temat, prawdopodobnie też z serii Snapcraft, więc chyba w tym maratonie nawet. Jest, generuje się albo wczytuje, ale raczej generuje. Jeny, jak to pięknie się prezentuje, moi drodzy, zobaczcie, nawet troszeczkę na tych liściach jest widoczna ilość śniegu. No ładnie, wręcz sielsko bym rzekł. Tu jeszcze wschód słońca. W ogóle to duży biom się trafił? No taki troszkę nie za duży, szczerze mówiąc, ale przyjemny niewątpliwie. Pozwólcie, że ja go tutaj wczytam w całości. Niech większa tu odległość również będzie, bo wiecie, też mam duży render distance. I to jest coś takiego. Wow, nie no ja naprawdę, mimo że nie przepadam za tym rodzajem drewna, w sensie za różowym, ale na pewno go wykorzystam niewątpliwie w tym sezonie. Mimo że to drzewka nie są może jakoś wybitnie piękne, to lubię ten biom. Nie wiem, jest coś w nim takiego naturalnego, chyba ta ilość kwiatów, te cząsteczki, które z liści spadają, no i same liście oczywiście. Wow, no podoba mi się, naprawdę lubię ten biom, jeszcze te góry tutaj w pobliżu, wow. Dobra, żeby tutaj jakkolwiek można było komfortowo grać, to zmniejszam render distance i tak to robi wrażenie. A my sobie przede wszystkim pozbieramy troszeczkę tych gniazd. Fantastycznie, że mnóstwo pszczół się tutaj będzie pojawiało i samych gniazd oczywiście. Nada to niesamowitego klimatu. Ja oczywiście cały czas chwalę ten biom, bo naprawdę jest mega klimatyczny, ale to nie znaczy, że nie jest perfekcyjny. No o samym drewnie to już wspomniałem. Mamy mnóstwo pomysłów, jak można by było ten biom zaktualizować, żeby robił jeszcze większą robotę, jeszcze był lepszy, jeszcze żeby było więcej argumentów, sensu, czy w ogóle chęci, żeby odwiedzać ten biom. No bo tak na dobrą sprawę, raz się tu przyjdzie, weźmie kwiatki, które możemy farmić, weźmiemy sadzonki, które możemy farmić, no i po co więcej tu wracać. Nie ma też ten biom żadnych specjalnych właściwości, jak na przykład pojawianie się jakichś rzadkich mobów, albo na przykład nie pojawianie się wrogich w ogóle, jak to jest w przypadku chociażby biomu grzybowego, ale można by było fajnie udoskonalić to wszystko. A jak tutaj się to pięknie w tej nizinie, w tym dole to prezentuje. Zobaczcie, wejście do jaskini i tutaj te kwiatki. Niby prosta rzecz, ale wygląda jakoś tak
nieprosto, bym rzekł. Nie, naprawdę bardzo przyjemna sprawa. Niby pierdółka, a cieszy. Ale niestety, no tak jak mówiłem przed chwilą, czuć ten niewykorzystany potencjał w tym biomie. O, jest kolejne gniazdko, więc od razu zbierzemy. Proszę bardzo. I to, co zaraz wam powiem, pewnie będzie dla was bardzo kontrowersyjne, z pewnością się ze mną nie zgodzicie, ale ja bym chciał, żeby w niektórych miejscach, zwłaszcza w tym drzewku, czy chociażby w akacji, te drewienka nie pojawiały się tak jak tutaj, że zobaczcie, mamy tutaj logi do góry, tutaj log w bok, potem znowu do góry, znowu w bok, jakoś tak to dziwnie się prezentuje. Mega bym chciał, żeby wyglądało to w ten oto sposób. Że jeżeli jest tutaj skręt tego pnia, powiedzmy, chociaż pień to ja teraz właśnie zabrałem, ale tej, no dobra, powiedzmy pnia, pień drewna, no to nie widać tutaj tych słojów. Moim zdaniem to nie jest coś, co oczywiście skreśla jakkolwiek to drewno, o Jezu, nie to, ale dobra, nie będzie, ale w ten sposób dużo lepiej by to się prezentowało, czyli tam, gdzie jest zakryte, niech będzie pień, tam, gdzie nie jest to zakryte, niech będzie blok drewna, czyli na przykład właśnie w tych przypadkach by musiało to być tak ogarnięte. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, niech to będzie słowo klucz dzisiejszego materiału. Napiszcie, czy się z tym zgadzacie, czy uważacie, że faktycznie to tak powinno wyglądać, czy może jednak jakiś dyrdymały tutaj opowiada mi po prostu bredzę. W ogóle ciekawostka. Uwielbiam Lego Minecraft. Koniec ciekawostki. Nie, na serio. Na początku 2020 roku pojawił się secik z takim oto domkiem i zobaczcie, co było z boku. Widzicie? Początek 2022 roku, czyli grubo ponad rok temu. Albo to jest przypadek, albo projektanci LEGO Minecraft wiedzą więcej i wcześniej. No możemy się z tego teraz śmiać, ale nawet i kształt troszkę tego drzewka delikatnie przypomina takie coś, co mamy tutaj. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Nie no, kochani, to chyba nie może być przypadek. Na swój sposób podobne to jest. Fajnie, fajnie. Ciekawe jeszcze ile nowych spoilerów mamy w LEGO Minecraft. Na przykład pojawi się zestawik, gdzie jest jakby zielona zbroja, czyżby szmaragd. No kurde, przecież streamy dodali. Albo i nie? Nie wiem. Nie wiem, czy to był spoiler, czy nie. Nieważne, wracajmy do odcinka. Mi się przyda sporo sadzonek tego nowego wiśniowego drzewa, więc ja oczywiście biorę sobie motykę z fortunką 3 i zjadę sobie jak najwięcej tych liści, żeby oczywiście z nich otrzymać sporo sadzonek. Tutaj myślę, że z dobre pół staka z tych wszystkich drzewek, które teraz jeżdżam, bez problemu dostanę. Same sadzonki nie lecą może jakoś wybitnie często bez fortuny, ale już z nią, jak widzicie, naprawdę jest to ultra szybki proces, więc raczej na tym świecie na zbyt małą ilość tych sadzonek i ogólnie drewna raczej narzekać nie powinienem. Więc ja bąknąłem, że pół staka sadzonek, tak? Troszkę się chyba pomyliłem, bo mam, no, zaokrągliby dwa staki z tak niewielkiej ilości. Spoko. Czekajcie, to już są kwiatki, to nie, kwiatków mam sporo. Jeszcze jedna sztuka i będą dwa staki i mamy. Moi drodzy, tak wyglądają te drzewka bez liści. Jak? Fajnie, wiem. Zaskoczę was, ale uważam, że spoko to wygląda. I na przykład dla osób takich jak ja, które nie potrafią drzew budować, a chcieliby zbudować na przykład martwe drzewa, wystarczy właśnie posadzić sobie teraz drzewo wiśniowe, zjechać liście, praktycznie wszystkie, na przykład te również. No i wtedy podmienić sobie na bloki, jakie się chce, czy to nie będą bloki węgla, czy w ogóle ciemnego dębu, jakie tylko się żywnie by podobały. W ogóle dwa drzewka obok siebie były. Nieważne, więc no to nawet spoko może wyglądać. W ogóle też jak widzicie, nastała noc. Skorzystamy z okazji i pozabijamy troszeczkę szkieletów. Ja myślałem, że on już mi zniknął. Żeby zdobyć odrobinę białego barwnika. Czemu? Bo chciałbym coś w dzisiejszym odcinku zbudować. Tak po prostu na potrzeby sprawdzenia, jak to drewno będzie się tutaj sprawdzało w różnych budowlach. Mały, prosty domek zbudujemy właśnie z różowiutkiego drewna. No ale różowe drewno różowym drewnem, aczkolwiek po co mi tutaj teraz szkielety, ich kości albo strzały? Tak, kości potrzebuję w jednym prostym celu. Gdzie w ogóle mam łopatę? Tutaj. W jednym prostym celu. Będę chciał zrobić białe szyby, potem też różowe i zobaczymy, jak bardzo one dobrze bądź źle prezentują się z wykorzystaniem różowego drewna, różowych desek i innych tego typu bęc wyrobu. Tutaj teren myślę, że jest całkiem spoko, więc lekko sobie go podrównam. Pięknie będzie tutaj, można popatrzeć sobie na widoki genialnie wyglądających gór i naprawdę pięknie prezentującego się tutaj biomu.
No dobra, pięknie zrobił się dzień, zrobił się dlatego, że się oczywiście przespałem, wyrównam lekko też teren, jeżeli chodzi o wgłębienia, nie tylko łopatą. Ale fajnie, jeszcze węgielek sobie tu wykopię, ale to oczywiście do przepalenia, czy tam powiedzmy wytopienia, albo przetopienia szkła. A przy okazji troszeczkę cobblestone'a zdobyłem, idealnie, żeby zrobić piecyki, 6 sztuk. Aż tyle to ja chyba nie potrzebuję, ale niech chociaż 3 tutaj będą, postawię łącznie 6. No i dajmy tutaj stacks, tak? Jeszcze tutaj odrobinkę tego miałem. No to tak wiecie, po jednym stacku sobie to pięknie przepalimy, ciach, ciach. No i na 3 te sztuki podzielę. Łącznie wystarczyłoby mi to na 6 stacków, ale niech będzie i tak już. Też jest dobrze. Biorę drewienko, no i próbujemy. No, raczej mi to nie wystarczy. Odrobina dyrcika w takim domku nigdy nie zaszkodzi. Ha, ha, ha. Nabrałem was, ale jestem śmieszek. Nie, oczywiście chodzi tutaj o wykorzystanie okorowanych bloków w ten sposób, a że dirt się najszybciej tutaj będzie zbierało, to oczywiście tego tutaj wykorzystam. Dobra, zabrakło mi troszeczkę drewna, więc sobie zjadę tutaj te puste, bezkoronowe, pozwolę sobie to nazwać, części, co zostały, czyli te pnie. No i mam nadzieję, że tym razem mi wystarczy, chociaż no z jednego 17 raczej nie. Na swój sposób jest to piękne, że niektóre rzeczy w życiu się nie zmieniają. RoxMB cały czas sporadycznie nagrywa, Graf jest gejem, a TGMI nie potrafi wciąż budować domków i tak na dobrą sprawę nie potrafi budować czegokolwiek. No zbudowałem coś takiego i żeby powiedzieć, że nie jestem sobie... Ja pierdzielę. O, to jeszcze się nie łączy, no tak. Oj, 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 oj. To chyba będę musiał tutaj mimo wszystko. Nie zrobię przecież czegoś takiego, no bez jaj. No taka dziurska tutaj to brzydkie jest. No to nie, to jeszcze będzie brzydszy ten domek, chociaż brzydszy już bardziej być nie może. Ale takie było założenie, żeby spróbować w ciągu, nie wiem, jakichś 15 minut zbudować domek tylko i wyłącznie z tych nowych bloków wiśniowego drewna. No ale nie da się ukryć, drewno jest specyficzne, a umiejętności moje, jeżeli chodzi o budowanie domków, są marginalne, więc połączenie tych dwóch rzeczy, no raczej nie zwiastowało niczego wybitnego. Oczywiście nie może zabraknąć fajnych ozdóbek. Wykorzystamy tutaj te trapdory nowe, no i oczywiście te kwiatki, prosta rzecz, a zobaczcie, że naprawdę wybitnie dobrze wygląda. No to jeszcze dla ozdoby niech będą dzbanki, chociaż wolałbym w trochę innej konfiguracji. O, od razu lepiej, tutaj też dajemy tutaj po płotku. Dobra, niech będzie, nie mamy innego wyjścia. Jeszcze tutaj liście, nie jest źle, ratunku. Dobra, no właśnie liście. Początkowo ja w ogóle miałem plan, żeby gdzieś tutaj dużo tego typu liści poustawiać, ale doszedłem do wniosku, że mam jeszcze bliski la niż do samego domku, więc nawet nie będę się próbował za to zabrać. A domek wyszedł, no przeciętnie szczerze mówiąc. Najgorsze jest to, że nie miałem konkretnie na niego żadnego pomysłu, ani też za bardzo, no w czasu. Zbudowałem go, ojojojojoj, tutaj trapdoor też powinien iść. Zbudowałem go w jakieś plus minus może 15 minut, nawet nie. Gdybym chciał na ten domek poświęcić znacznie więcej czasu, to by wyglądał zdecydowanie lepiej. Tylko żeby chcieć poświęcić na to czas, taki domek musiałby być troszeczkę bardziej użyteczny niż tak po prostu do zbudowania, żeby zobaczyć, jak się buduje z tego drewna. I szczerze mówiąc, zaskoczę was. Nie jest źle. Może nie polubiłem jakoś dużo bardziej tego drewna, ale ewidentnie jest w nim potencjał, zwłaszcza chociażby w tych trapdorach. Ten kształt jest naprawdę piękny, jak widzicie, chociażby w tym przypadku się naprawdę fajnie to prezentuje. Więc tak, da się jak najbardziej, pewnie uzdolnienie budowniczy, niesamowite wręcz, niebotycznie, genialnie wyglądające rzeczy będą mogli z tego zbudować i ja się do nich nie zaliczam. No nic moi drodzy, to ja wam dziękuję pięknie za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że wam się spodobało i widzimy się jutro w kolejnym odcinku ze Snapcrafta, gdzie będziemy coś robili, a ja już się zabieram za nagrywanie kolejnego, żeby na pewno ten był. Trzymajcie się, cześć!